Siemka z tej strony ProSoft i witam Was w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Jak ostatnio pamiętacie, w poprzednim odcinku robiliśmy sobie planetę Hoth, dokładniej bazę Eko. W sumie tylko to mamy tutaj na tej planecie Hoth. No i ogólnie całą tą planetę mam zrobioną na 100%. No i w tym odcinku przychodzi czas na Dagobah. Zaczniemy sobie najpierw od przestrzeni Dagobah. Widzę, że ta planeta to będzie ten jedną z tych mniejszych, o dziwo. Dobra, tutaj już widzę, mamy Kyber klocek. Dobra. I tu jeszcze jedno zadanie mamy. Dzień, jesteś naszym setnym rozmówcą, co oznacza, że wygrywasz bajeczną nagrodę. Coś takiego zdarza się jedynie raz w życiu. Masz okazję udać się na ratunek atakowanym pilotom, którym grozi pewna zguba. Działaj szybko, ponieważ ta niesamowita nagroda nie pozostanie długo dostępna. Ale poważnie, oni tam się już ledwo trzymają. Ruszaj biegiem. I to rozumiem. Ruszaj w tym kierunku, aby odebrać nagrodę. Postaraj się tylko nie dać po drodze wysadzić w powietrze. Reiterada rebelianta. A, tam. Niedobrze. Są. Jak tak dalej pójdzie, nie. Ej! Nie wolno zaniedbywać. Czy ty możesz przestać? Dobra, już. Porozmawiaj ze statkiem Za rebeliantów. pomoc! Dalej! Lecimy stąd, zanim więcej się ich. Czy ja słyszałem, lecimy? No nie wytrzymam. Gratulacje, spełniając warunki tej nagrody, udało Ci się wygrać inną bonusową nagrodę w postaci prawdziwej nagrody. A teraz, jeśli mogę Cię przeprosić, muszę Cię udać na diagnostykę mikroprocesora regulującego entuzjazm. Okej. Imperialny technik artyleryjski. Dobra. Ja bym sobie jeszcze zrobił te bitwy kosmiczne. No dobra. Kurde, powiem wam, że
Nie wiem, czy mi się zmieści to wszystko w tytule. Zrobiłbym samą przestrzeń Dagobah. Co, coś tu przyleci może? Please. Bo ja tak szczerze mówiąc nie wiem, co mam nawet zrobić teraz. Dobra, chodźmy już na to bagno smokowęża. Trudno. 6 minut jeszcze nie tak źle. No i dobra. Miałem aktualizację, tak jak moje istnienie znów ma sens, najwyraźniej. Bierzemy sobie ten klocek Kyber najpierw. Widzę, że tutaj jest za free. Witaj na Dagobah. Pierwszy raz zaczynam tym klockiem. Typu witaj na. Dobra, tutaj mamy klocek kolejny. Jak grzyby po deszczu. A to co to jest? A czekajcie, tutaj niczego nie ma. Ej, no co jest? Muszę się rozbujać jeszcze. O! Paniamos, compañeros. Dobra. Nie wiem, czy to tak powinno się wchodzić, ale mi się udało tak.
Również polecam tak zrobić. Tylko czekajcie, może jeszcze nie zaskakiwać na dół. Ja bym sobie tego Jango Fetta wziął. O, dobra. Jak grzyby po deszczu. Misja ukończona. Na wygnanie ruszyć muszę. Nie, nawet jak zapłacisz. O! Tak polecam to zrobić, zapuszczanie korzeni. Jak sobie stąd wyjdziecie na prawo. Dobra, wejdźmy sobie tutaj do środka. Zostaw C-3PO, co ty robisz? Ta kamera. Doprawdy. To żart. Czekajcie, a ten bliżej może jakbym tu podrzucił, nie, tak też nie idzie. Zamiast wziąć to tutaj normalnie, to ja się tutaj męczę. Naprawdę po co? Czasami się zastanawiam, czemu ja sobie sam utrudniam życie. Ha!
tak nie mogę wejść. Czekajcie. No teraz to oczywiście gra zdalna moment. Dziękuję. Na pieńku z gotowaniem. O, i za domkiem jeszcze jest ten klocek do zebrania. Co jednemu jodzie śmieciem. Dobra, będziemy sobie teraz robić ten klocek. Siup. Nie, nawet dobra. Nie zapłacisz. Mgliste bagno, misja ukończona. Dobra, zróbmy sobie teraz zadanie poboczne. O, i to z droidem. O, to dopiero niespodzianka. Nie spodziewałem się tu kogokolwiek spotkać. Twój statek też się tutaj rozbił? Możemy być rozbitkami razem, przyjaciółmi. A to, co robią wszyscy dobrzy przyjaciele, to pomaganie sobie nawzajem w znalezieniu dobrego miejsca na nowy dom i zapewnianie im bezpieczeństwa po drodze. To co, idziemy? Część czwarta, nowa kwatera. Zamiast nowa nadzieja, to nowa kwatera. Super, za bardzo się bałem, żeby eksplorować to koszmarne miejsce samodzielnie. Będzie o wiele więcej zabawy, Dobra. No chodź już. Dobra, słuchajcie, są z powrotem. Prawdopodobnie wyciąłem wam tutaj ten kawałek. Myślałem, że to wróg, a okazało się, że to był ten droid, co sobie tak jeździ, nie? No, i prawdopodobnie zobaczycie to w oddzielnym odcinku z tym. Wiem, że jeden zdobyłem na Tatooine. Zobacz, dom. Myślisz, że ktoś już w nim mieszka? Wejdziemy do środka i sprawdzimy? Nie, za bardzo się denerwuję. Nie jestem gotowy poznać sąsiadów. Poszukajmy czegoś innego. Interesujące. Może mógłbym wykorzystać trochę tych rupieci, żeby zbudować dom. Chociaż ten płyn wygląda na niebezpieczny, a ja nie znoszę niebezpieczeństwa. Nie, niedobrze. Chodźmy dalej. Ty zostaw mi droida. Kimkolwiek jesteś, dinozaurze. Myślisz, co myślisz o tym miejscu? Wygląda całkiem ciekawie i tajemniczo, jakby miał być tam jakiś sekret.
Chociaż pewnie nie jest to najlepsza lokacja do zamieszkania. Szukajmy dalej. No nie, no proszę cię. Już. No, nie wiem, po co tutaj przyszedłem, bo ta jaskinia wygląda zbyt przerażająco, żeby w ogóle ją rozważać. No, gdyby mi ktoś mi za to zapłacił. No proszę, no, wybierz w końcu. Co, czego się boisz, że nie wychodzisz? To jest kolejny robot. Ten. O, właśnie tego droida ten zdobyłem. To miejsce wygląda w porządku. Prawie zbyt w porządku. Zaraz, słyszysz to? Nie to. Coś się tu zbliża. Obroń mnie. Co się zbliża? Jaszczurka? Nareszcie. Czekaj, czekaj, wydaje mi się, że to jest to. Odosobnione, z dala od wody. I żadne paskudne stworzenie nas tutaj od razu nie zaatakowało. Tak, biorę to. Poproś swoich agentów, żeby przesłali moim agentom dokumenty. Zaraz, co ja powiadam? Moje obwody chyba ciągle są trochę zabłocone po tej całej kraksie. Dzięki, do później. Ciągle się kręcimy po Strachtopii. Tak właśnie nazwałem tą planetę. Najwyraźniej nikt inny tutaj nie mieszka, więc uznają, że to moje prawo i obowiązek. W każdym razie, skoro mam już to przemiłe miejsce do zamieszkania, przydałoby mi się odrobina pomocy w znalezieniu elementów do budowy domu. A kogo innego lepiej o nią poprosić, jak nie współrozbitka? Miejsce na rozbicie obozu. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Kiedy wcześniej się tutaj urządzaliśmy. Rozglądaliśmy, przepraszam. Zauważyłem sporo drewna, pnączy i innych rupieci. Z tego wszystkiego zdecydowanie moglibyśmy zbudować dla mnie dom. To udanych łowów. Miejsce na rozbicie obozu. Misja zaakceptowana. A ile mam w ogóle procent już? Za dużo, żebym już zaczynał tą misję, ale dobra, słuchajcie. Zaczniemy tą misję w następnym odcinku. To Dagoba jednak muszę podzielić na dwie części i lepiej jak jest 34%, bo no jeszcze dużo nam tutaj zostało tego wszystkiego. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Star Wars The Skywalker Saga.